Kurde, gdzieś tu powinna być Bolusiowa. Już ciemno, tyle jadę. Teraz jadę na pobocze i zobaczę na mapę. Co chyba gdzieś zaraz. Jakieś ładne tereny tutaj są. Tam nie, czyli w tą. A Bolusiowa, a to tam był Bolusiowa. A tu jest V6, dobra, idziemy dalej, zobaczymy. Kurde, już noc, chciałby tu przenocować. Zaraz ja kojarzę to gospodarstwo. A te tym bardziej. Czy ja jestem? Nie, aż wjadę zobaczyć. Pokażę silnik. Zaraz, czy ja jestem? Puk, puk, puk. Halo, Mati. Mati XXL, jesteś? W domu? Halo? Puk, puk. Mati XXL. Gospodarstwo wygląda, jakby nie było ruszane już trochę. To pozarastało trochę trawą. Kurde. Pamiętam, jak on vlogi nagrywał. Aż muszę zobaczyć, czy wszystko stoi. O, stoi! Nawet wręcz takie odnowione. Ło! Dawid, jesteś tu? Nie ma. Ale ja pamiętam to miejsce. No tu ewidentnie mieszka Mati XXL, ale chyba go nie ma. No tak, przecież on chyba stąd wyjechał. I to tak pozostało po nim. Wiecie co? Jak ja miałam wypadek taki, już 3 lata później jest, to sobie chyba je przyjmiemy. Kupię je. Także siemka, siemka, z tej strony Agrolnik TV i zaczynamy oto drugi sezon Mini Farma. Jakiego Mini Farma? Pomyliło mi się trochę. Polski rolnik, ale jak widzicie, gospodarstwo z Mini Farma. Także ciekawie, ciekawie, ciekawie jest. Maszyny prawie, że takie same jak na Mini Farmie. Patrzcie, takie same prawie. Takie oto sprzęciki. Piękna trzydziesteczka oraz szesnastka, czternastka z turem. Tu bizon widzieliście. Tu takie sprzęty. Przejąłem gospodarstwo przejąłem gospodarstwo po Mati XXL. Więc tak to wygląda. Nie wiem, czy w tym odcinku będziemy coś robić. Znalazłem gospodarstwo, może się przejedziemy. Weźmiemy Ursusa większego. Ale pali! Jak na vlogach. No powiem wam, paliwo jest, wszystko jest. Tak jakby po prostu zostawił w idealnym stanie gospodarstwo.
się kawałek przejedziemy. Zobaczymy. Tutaj pięknie wszystko wygląda. Wreszcie mogę poznać jego tereny. Po tylu latach. Zawsze chciałem. O, pamiętam tą akcję z wyciąganiem. Dobrze pamiętam, że to jest jego pole, czyli już moje tak naprawdę. Akcja zważenie... Oj! Prawie do rowu wjechałem. Widzicie, tak to jeździć nowym sprzętem. Tam to wiadomo, wszystko większe było, ale... To są wspomnienia z filmów. Czekajcie na chwilę. Muszę zobaczyć, kto tutaj leży. A, nie znam. 1985. Dawno temu. No to jedziemy. Chyba on jakoś w 2015-16 opuścił to gospodarstwo. Z tego co pamiętam. Ciekawe, czy to jakieś sąsiady są, ale chyba są. Dobra, idziemy dalej zobaczyć. O, chyba nas szybko skrzynię załączył. O, leci Ursus jak rakieta. Jak rakieta normalnie. A kierunek. Muszę zobaczyć, czy po tylu latach ta naprawiona rura tu coś pomogła. Oj, widzę, że chyba nie. Kurde. Znowu pękła. Ja tu się nie znam, to tego naprawić nie będę. Tu jest droga, tu się przejedziemy. Poza odcinkiem popytam sąsiadów, które to pola należały do poprzedniego właściciela. Bo nawet nie wiem. Tak dobrze na filmach o tym nie mówił. Poza tym to kupę czasu. O, tu trawka ładnie rośnie. Dobra, nie będziemy gnieść, bo to nie wiadomo, czy to moje, czy nie. O, tur wszystko elegancko chodzi. No, powiem wam, śmiga. Może trochę za głośno jest. Dobra, jedziemy na gospodarstwo, nie ma co przedłużać. Ale leci jak rakieta. Dobra, powiem wam, że na dzisiaj to tyle. Duże wrażenia. Jak na pierwszy dzień. W następnych odcinkach będziemy się zabierać do roboty. Także no chyba, że się z wami żegnam, no bo... Nie ma co przedłużać. Widzimy się w kolejnym, także zostawcie łapkę, no i trzymajcie się, cześć, pa, pa!